cały czas uważam, że przysięgę, którą złożyłem na wierność Armii Krajowej, na wierność ojczyźnie, nie zawiodłem do końca moich teraz dni. A czy moje, czy nasze te marsze, przymarsze były podobne do waszych? No na pewno tak. Czasami my tyle nie szliśmy. Co wy? Wy naprawdę, ja was podziwiam. Wielki zrobiliście wysiłek, panie. Ale tak samo czuliście to, że dajmy na to po pierwszym marszu noga tam zabolała, czy jakieś na tarczy, czy do tego. To wszystko i my przeżywaliśmy. I każdy tam sobie, no nie, wolicie, no nie boli, no ale szedł dalej. Nie chciał tego pokazać przy sobie. Każdy z nas trwała tam ambicja. Ambicja trwała, żeby jakoś się nie poddać, żeby jakoś nie być jakoś takim gorszym. I to wszystko, można powiedzieć, że wyniesie się z harcerstwa. W harcerstwie byłem na kilku obozach i byłem na zlocie w Sparu przed wojną, w 1945 roku. To dla nas to po prostu to taka historia i dla nas. Tak? No i później, kiedy zaczęliśmy walczyć, ja wstąpiłem do oddziału, kiedy nas było 22. Ja zresztą wystąpiłem, to było 24. No i we wszystkich walkach razem do... Bo mój oddział pierwszy to był Szczepca. We wszystkich walkach brałem do 14 maja 1944 roku. Później rozbroili nasze oddziały. Ja zostałem ranny. Przyjechałem jakoś tam do Lublina po operacji, zaraz powiedział, tylko dowiedział się, że Łupaszko organizuje ten oddział, to ja zaraz wstąpiłem, to było koło Sieniady czy Białostocki. Żeśmy walczyli w Białostockim do 1947 roku, do 1945 roku, do 7 września. No i później, ponieważ Łupaszko poszedł w tę ziemię, my poszliśmy do Rezetu Narodowym Związku Wojskowym. Tam walczyłem w Narodowym Związku Wojskowym. I później, jak Łupaszko wyszedł na wojsko w 1946 roku, to ja miałem patron dymisyjny, który gromadził zasoby, żeby jakoś temu podział poruszać się na Pomorzu. Było potrzebne, żeby ludzi dopłacić za jakieś masło, za mięso. Na lekarstwa były potrzebne, pieniądze, no to miałem ten partner depresyjny, bo wróciłem 5 maja, wtedy poszliśmy tylko w teren. I w teren poszliśmy tylko o Chojnic. I z Chojnic żeśmy tam szli na Pomórzu, później na Północ, na Prusy Wschodnie. No i tak w 1946 roku na sierpniu ja zakończyłem swoją walkę. Walkę, no, którą uważałem za słuszną, ale nie spełnioną. No to nie wydarzyła się taka sytuacja. No i ja was, tak jak obserwuję przez te kilka dni, jak żeśmy marszerowali i tak bez takich kwasów, bez żadnego żalu i tak dalej, was podziwiam. Życzę wam wszystkiego najlepszego i życzę wam, żebyście wiedzieli, co to jest. Tak, że chciałem na tym.